Marta Szymik-Telesz. Moim i Państwa gościem jest wójt gminy Brenna, Jerzy Pilch. Dzień dobry, Panie Wójcie. Witam serdecznie, witam również wszystkich telewidzów portalu X. Panie Wójcie, jaki to będzie rok dla gminy Brenna? Taki ostrożny czy bardziej rozwojowy? Jak Pan ocenia budżet? Panie redaktor, gminą wiejską jesteśmy, ale i turystyczną, górską gminą, więc ten budżet dopasowany jest do potrzeb naszej gminy, do oczekiwań nie tylko mieszkańców, ale też turystów, którzy lubią do Brennej przyjeżdżać. I bardzo się cieszę, że wspólnie z radnymi na ten najbliższy rok przyjęliśmy budżet dopasowujący. Nie ukrywam, że również musieliśmy popatrzeć z perspektywy całej kadencji pięcioletniej, żeby należycie rozłożyć siły. Panie Wójcie, wszystkie informacje na temat budżetu można znaleźć w tej oto książeczce. Może by Pan nam coś więcej o tej książeczce powiedział? Przygotowaliśmy wspólnie z radnymi miniaturkę naszego budżetu po to, aby był bardzo przystępny dla naszych mieszkańców. Książeczka tak zwana, którą nazywamy budżetem obrazkowym, zawiera takie trzy podstawowe działy. Mieszkaniec może się dowiedzieć, skąd te pieniądze do budżetu wpływają, na co te pieniądze chcemy wydać. Mamy taki ciekawy dział. Na co idzie jedna złotóweczka naszego podatnika, naszego mieszkańca? On widzi wtedy w rozpisaniu co do grosza, jak wygląda rozpiska w kontekście. No i trzeci ten dział w tej książeczce to są planowane inwestycje. Zawsze z dużym zainteresowaniem cieszy się to, a wiem, że mieszkańcy, którzy mnie odwiedzają, zawsze z tą książeczką przychodzą na rozmowy, wskazując poszczególne elementy. Drugi rok wprowadzamy tą książeczkę już w obiekt i myślę, że się przyjmie i bardzo czytelna. Zresztą nie tylko mieszkańcom, ale i myślę, że radnym jest również bardzo pomocna, bo te informacje są bardzo czytelne i przystępne dla wszystkich. Będziemy rozmawiać o inwestycjach na ten rok. Zacznijmy od dróg, bo drogi zawsze to jest taki temat, który interesuje mieszkańców. Które do remontu, jakieś chodniki może zostaną wyremontowane? Jak to będzie wyglądać w tym roku? Jak drogi, to i bezpieczeństwo, bo na to zwracamy uwagę, na to zwracają również mieszkańcy i turyści, patrząc na tą infrastrukturę. My na terenie gminy mamy 120 km dróg gminnych, 28,5 km dróg powiatowych, więc z tym obciążeniem drogowym musimy poradzić sobie w perspektywie minionego roku. Jesteśmy, jak wspomniałem, gminą górską, więc część tych dróg jednak pnie się trochę na zboczach i od strony technicznej, technologicznej wykonanie jest zdecydowanie trudne, ale też i mamy drogi na wypłaszczeniu, szczególnie w rejonach górek, gdzie, bo takie ukształtowanie naszej gminy. Mamy zinwentaryzowany proces. Wybraliśmy drogi pierwszej, drugiej, trzeciej kategorii naprawy. Cieszę się bardzo, bo zdarzają się również takie akcenty pomocy również ze strony mieszkańców, które swoim wkładem i pracy i organizacji, czy nawet finansowym również dołączają do tych inwestycji. Nas bardzo cieszy, bo chcemy wspólnie realizować ten budżet, nie tylko sami, ale przy udziale życzliwych mieszkańców również. Stąd też myślimy o drogach związanych z życiem mieszkańców, ale też i pod kątem obsługi takich terenów trochę turystyczno-przemysłowych. Skoczowska Stary Dwór jest taką drogą już od dłuższego czasu oczekiwaną na remont. To jest droga, którą odwiedzamy i dawne Muzeum Zofii Kossak, fundację, teren przemysłowy. Droga, która również dochodzi do naszej stanicy Aleksandra Kamińskiego, gdzie czekamy na inwestora, który zainteresowałby się rewitalizacją tych obiektów i troszeczkę tą naszą historię również chcemy pokazać. Stąd też bardzo ważna droga. Aplikowaliśmy od dłuższego czasu o środki, udało się w tym roku. Czekamy na rozstrzygnięcie tej dotacji, zarówno z programu obszarów wiejskich, tutaj zostaliśmy zakwalifikowani, jak i do tego programu naprawy lokalnych, dróg lokalnych. Zobaczymy, jaka będzie oferta i wybierzemy, myślę, najbardziej korzystną dla gminy i w tym roku chcemy rozpocząć już inwestycje na tej trudnej drodze, bo przebudowa tej drogi ze względu na ciężar wymaga i projektu, i uzgodnień, więc
jesteśmy przygotowani. Wystąpiliśmy również o środki do wojewody w kontekście dofinansowania związanego z klęskami żywiołowymi. Chodzi głównie o popularne powodziówki. Też nam się udało. Wczoraj otrzymałem promesę i odebrałem promesę z rąk wojewody na dwie nasze drogi. Chcemy również je zrealizować w tym roku. Składaliśmy na cztery, być może jeszcze będzie jakaś dogrywka, więc spróbujemy powalczyć o łączkę. Na ulicę Rolniczą otrzymaliśmy dofinansowanie, część na ulicy Wiejskiej. Także tutaj dbamy o to, żeby nie tylko na portfelu gminy to obciążenie było, ale również możliwości pozyskania środków zewnętrznych na infrastrukturę drogową. Rozpoczęliśmy proces planowania, projektowania drogi Hołcyna. To jest droga, która jest blisko centrum, ale też droga, która zahacza trochę o przyszłe inwestycje na terenie naszej gminy, gdzie chcemy przebudować korpus drogi ze ścieżką rowerową i również z chodnikiem zrobić, żeby wpasować. Jest to droga łącząca się z drogą powiatową. Zależy nam na tym, żeby trudny stan już zniszczonej drogi też mocno poprawić. No i wiele takich mniejszych dróżek, które książeczka nam wskazuje, mamy w planie, myślę, że znajdziemy wykonawców, bo w zeszłym roku był bardzo duży problem w kontekście były pieniądze w budżecie, a nie mogliśmy to realizować, bo nikt się nie zgłaszał do przetargów. Myślę, że ten rok będzie łatwiejszy pod kątem tej infrastruktury drogowej. Ile środków w budżecie przeznaczacie na drogi? W naszym budżecie 6,4% jest przeznaczone. To jest 4 miliony 350 zł. Kwota, która obejmuje drogi gminne i trochę też dotacji, bo przy tej współpracy z powiatem również 30% wspieramy budżet powiatu, żeby również poprawiać infrastrukturę dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Wspomnę tu jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Mówiłem o tych trudnych terenach górskich. Tam układamy płyty drogowe. One się bardzo dobrze sprawdzają na tych pochyłościach ze względów bezpieczeństwa i też infrastruktury utrzymania później na przyszłość, czy w kontekście odśnieżania. Także pod względem technicznym bierzemy pod uwagę wypłaszczenia i tereny górskie. No, wymagający teren. Dokładnie tak. Panie wójcie, warto zwrócić uwagę na infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną. Co w tym zakresie uda się zrealizować w tym roku? No, ambitne mamy plany na ten patrząc rok. Na budżet, patrząc na tak, budżet, ambitne. To są rzeczywiście ambitne plany. Prawie 20% środków przeznaczamy na tą infrastrukturę, ale jesteśmy gminą turystyczną. Musimy dbać o środowisko, musimy dbać o środowisko w kontekście kanalizacji i wody pitnej również. Brenna była 30% tylko zwodociągowana. To jest mało. Większość korzystała ze studni własnych czy studni głębinowych, ale lata wskazały nam, że nie ma gwarancji na bezpieczeństwo w tym obszarze i też pomyśleliśmy o tym, żeby zabezpieczyć zbiornik wody pitnej. Takie plany w tej chwili występują, jeżeli chodzi o zmianę planu przestrzennego zagospodarowania terenu, który ma objąć ten zbiornik wody pitnej. Jest to potok na Polczanach, gdzie 60-70 tysięcy metrów sześciennych powinno zabezpieczyć te białe plamy w tym aspekcie. Ale rozwijamy infrastrukturę wodociągową w oparciu o ujęcia nasze w tej chwili na terenie gminy. Stąd też powstał nowy wodociąg i czeka na wpięcie w Brennej Leśnicy, to jest prawie 4 km. Zrobiliśmy wodociąg na ulicy Wiązowej i Leśników, tam gdzie najbardziej zainfekowane były studnie i nie można było używać tych wód, więc też przebijaliśmy się pod korytem rzeki Brennicy. Bardzo trudne przedsięwzięcie, ale czekamy na odbiór. Też na dniach właściwie będziemy mogli posesję wpiąć w ten wodociąg. No i duża inwestycja w ramach całych tych pieniędzy w górkach, prawie 15 km wodociągu. To jest rejon Zebrzydki, tamtego wzgórza całego. Problem z ujęciami wody, więc musieliśmy korzystamy z wody, z wodociągów ziemi cieszyńskiej, ujęcia na Pogórzu.
obciążenie duże, bo musieliśmy przepompownie budować, które są kosztowne, żeby tą wodę podać w górę. Stąd też nie chcemy tej wody pod prąd od strony Skoczowa kierować w stronę Górek Małych czy Krzyżówki. Chcemy, aby ona grawitacyjnie spływała, stąd też pomysł o tym zbiorniku, o którym wspomniałem wcześniej. No i liczę na to, że mocno poprawi się już to bezpieczeństwo wodne, jeżeli chodzi o ujęcie wody pitnej na terenie naszej gminy. Przy inwestycjach wodociągowych również próbujemy cały czas kontynuować kanalizację. Wymogi, które nakłada na nas Unia, to jest 95% wyposażenia w przestrzeni aglomeracyjnej. Mamy prawie 80% w tej chwili, brakuje nam 15%. Jeszcze szacuję to gdzieś na 22-25 km kanalizacji, które musimy wykonać w tej przestrzeni aglomeracyjnej. Teren Górek. Zadanie szóste, rozpisane i tak dalej, więc tutaj biegniemy z tym tematem, chcemy go do 2 lat zrealizować i równolegle prowadzimy prace projektowe na całym odcinku Kormanów. To jest taka biała plama w naszej kanalizacyjnej mapie, na naszej kanalizacyjnej mapie i chcemy, jak zakończymy Górki, od razu przystąpić do prac, żeby już nie tracić czasu na te planistyczne i projektowe aspekty, więc myślę, że do 3 lat powinniśmy sobie z aglomeracją poradzić. Wdrożyliśmy w gminie program biologicznych oczyszczalni. Niespełna 3 lata myśmy zainstalowali prawie 50 takich biologicznych oczyszczalni. To dla terenów, gdzie nie ma szans na kanalizację, bo one są bardzo wysoko położone, ale w dbałości o środowisko chcieliśmy to zrealizować przy dużym wsparciu środków zewnętrznych. Prowadzimy działania pozaaglomeracyjne, również w miarę możliwości czerpiąc pieniądze z programu obszarów wiejskich, żeby te przysiłki dosyć mocno zamieszkałe również, a są będące poza aglomeracją, żeby miały jakąś perspektywę również związaną z kanalizacją. Także to rzeczywiście to obciążenie tego zadania kanalizacyjnego, które w tej naszej pięknej książeczce mówi o 13 milionach złotych, stanowi prawie 20% obciążenia budżetu. Ale mamy pełną świadomość jako gmina turystyczna, że musimy to zrealizować. Zmieniamy temat. Oświata i wychowanie zawsze pochłania sporo pieniędzy budżetowych. W każdym budżecie praktycznie na pierwszym miejscu. Dokładnie. No ale w takich realiach jesteśmy i funkcjonujemy. Ta oświata mocno obciąża budżet każdej gminy. W tej chwili jesteśmy w 3. roku wdrażania reformy oświatowej i uborykaliśmy się z przeprowadzeniem tej reformy. Nie ukrywam, że kosztowało nas to bardzo dużo środków pod 2 aspektami. Wykorzystanie miejsc i zabezpieczenie pracy dla nauczycieli. Udało nam się tak przygotować całą siatkę zatrudnieniową na terenie gminy, żeby żaden nauczyciel nie stracił pracy. Więc ta współpraca szkół, rodziców, nauczycieli musiała tutaj zafunkcjonować i dziękuję za to, że umieliśmy się po trudnych debatach dogadać, żeby popatrzeć logistycznie na całą gminę i tak dobrać obwody szkolne, żeby wypełnić budynki, którymi dysponujemy. Rok przed wprowadzeniem reformy myśmy stworzyli zespół placówek oświatowych, zespół szkół łączący gimnazjum z szkołą podstawową. Nie ukrywam, że nas to trochę uratowało w kontekście już potem wprowadzenia tej zmiany. Także, no ale ten budżet rzeczywiście jest duży. My najprawdopodobniej dopłacimy 8 milionów złotych do edukacji, patrząc na całość, łącznie z obiadami w szkołach, łącznie z personelem poza tym pedagogicznym. To jest duże obciążenie dla naszej gminy, nie uwzględniam ewentualnych wrześniowych podwyżek, bo wszyscy truchlejemy, bo w budżecie ich nie ma, więc nie wiem, jak ministerstwo sobie z tym tematem poradzi. No ale jest to rzeczywiście duże obciążenie w kontekście tej. U nas w budżecie to jest 30% wydatków na oświatę i wychowanie.
mamy tutaj nowe obiekty przedszkolne, myślę o rozbudowie, więc zabezpieczyliśmy miejsce dla naszych przedszkolaków. No ale to wszystko gdzieś musieliśmy wkomponować w ten aspekt finansowy. Bardzo ważny dział, gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Panie wójcie, co w tym zakresie? Ochrona środowiska to też jest element, na który zwracamy mocno uwagę, bo jest to temat bardzo obszerny, pozyskiwanie całych odpadów z przestrzeni publicznej, od mieszkańców. Funkcjonujemy w ramach przepisów, które są nam zadane, więc musimy się dostosować. Ale patrząc na gospodarkę niskoemisyjną, cieszę się niezmiernie, że jesteśmy w grze z wnioskiem, który złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego na instalację 240 instalacji fotowoltaicznych. Jesteśmy po audycie tych posesji. Mieszkańcy bardzo fajnie zareagowali. Cieszę się niezmiernie, że udało się zainteresować społeczeństwo tą instalacją. Nie ukrywam, że dla takiej miejscowości turystycznej fotowoltaika zapewni wiele, wiele problemów, chociażby w okresie letnim, gdzie mieszkańcy przepalają w piecach po to, żeby podgrzać wodę. Na pewno w tej chwili zrobimy to z energii słonecznej. Pytanie, czy z tego torciku będziemy mogli skorzystać. Jeżeli nie, to uspokajam mieszkańców, ponieważ gmina Brenna zadbała o certyfikację klastra energetycznego. Jesteśmy wśród 33 certyfikowanych klastrów w całej Polsce. Cieszę się niezmiernie, bo uważam, że jest to narzędzie, które będziemy mogli zastosować w rozmowach z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska chociażby na ten cel związany z nową, popularną energią odnawialną, która jest do zagospodarowania. Mówię o mieszkańcach, ale też mamy ten temat w obszarze naszych budynków użyteczności publicznej, dlatego że chcemy wykorzystać również połać dachu na fotowoltaikę w szkole w Górkach. Chcemy termomodernizować nasz budynek zakładu gospodarki komunalnej również z fotowoltaiką. Także w tym obszarze również mamy złożony wniosek i dbamy o to, żeby pozyskać stosowne środki. Chcemy tym klastrem energetycznym otworzyć też drzwi inwestorom, którzy chcą tutaj również inwestować na terenie naszej gminy, bo wiemy, że współpraca w ramach tego klastra jest możliwa. Tak on zresztą został skonstruowany i myślę, że wykorzystamy to należycie. Panie wójcie, na koniec zostawiłam sobie sport, turystykę, kulturę fizyczną szeroko tutaj pojętą, no bo to jest taki temat, który no też interesuje i przyciąga turystów, a gmina Brenna no niewątpliwie też czeka na tych turystów. To taka perełka. Perełka. Hasłem naszej gminy jest siła natury, zawsze to powtarzam. My z tej natury korzystamy i chcemy się również tą naturą podzielić z odwiedzającymi. Turystyka, którą dopasowujemy do potrzeb, turystyka, którą rozwijamy w ramach środków transgranicznych, w ramach środków zewnętrznych. Znamy słabe punkty tej dziedziny, tej gałęzi naszego funkcjonowania. Mamy bardzo słabą bazę noclegową. Sporty zimowe oprócz lodowiska czy jakichś tam mini tras biegowych też wymagają dużych nakładów finansowych, stąd jesteśmy otwarci na to, żeby ta infrastruktura narciarska całoroczna właściwie mogła zafunkcjonować. Ten piękny projekt rządowy Beskidzkie Centrum Narciarstwa daje olbrzymią szansę rozwoju naszej gminy i cieszę się niezmiernie, że mieszkańcy mocno zaangażowali się z takim potencjałem społecznym w ten projekt. Rzeczywiście da to dużą szansę rozwoju, ale chcemy, nazwa jest taka, że wskazuje na okres zimowy Beskidzkie Centrum Narciarstwa, ale po stronie Brennej ma powstać Centrum Aktywnego Wypoczynku obejmujące ten kalendarz całoroczny, czyli chcemy wykorzystać rowery, bardzo popularne w gminie, turystykę pieszą na naszych pięknych szlakach widokowych, punktach widokowych. No i chcemy przywrócić troszeczkę również kulturę wołoską, czyli
wykorzystać ten potencjał związany z odbudową bacówek, z redykami, które się bardzo dobrze przyjęły. No i to ma być oferta całoroczna i tak patrzymy na rozwój turystyki w naszej gminie. Ważne są mniejsze elementy, chociażby wspomnę o takich planach na ten rok, jeżeli chodzi o leśnicę, w obrębie kościoła, tam gdzie robi się takie naturalne centrum, chcemy stworzyć centrum solankowe z placem zabaw dla dzieci, z taką strefą aktywnego sportu, który ma też zafunkcjonować. To są takie mniejsze elementy, na które również zwracamy uwagę po to, że mają służyć i mieszkańcom, i też turystom, którzy tutaj nas odwiedzają. Pan już wspomniał o tej tężni solankowej, ale co dokładnie tam zostanie zrobione? To jest nasza działka w Brennej Leśnicy i chcemy zagospodarować tą działkę tak, żeby był parking, bo jest potrzebny, żeby była tężnia solankowa jako atrakcja modna w tej chwili. Te tężnie się pojawiają, więc myślę, że oczekiwanie mieszkańców również jest na to, żeby w tym pasie nad rzeką Leśnicą również zafunkcjonowała tężnia. No ale chcemy, żeby również osoby korzystające z tężni miały zabezpieczenie dla atrakcji dla dzieci swoich, więc też wokół samej tężni powstanie plan zabaw z taką strefą aktywnego wypoczynku, którą chcemy rozszerzać. Chcemy rozszerzać o trasy rowerowe wzdłuż rzeki Leśnicy, trasy spacerowe. Nie wiem, czy nam się uda zrobić jakiś plac dla rolkarzy, bo on jest tak bardzo potrzebny i oczekiwany w gminie, ale myślę, że fajne plany dla tego przysiłku mamy. Panie wójcie, chciałby pan jeszcze wspomnieć o jakichś inwestycjach zaplanowanych na najbliższe lata, już niekoniecznie, które będą realizowane w tym roku? Patrzymy na rozwój gminy w kontekście trochę zmiany planu przestrzennego zagospodarowania. To jest jakby podstawa do tego, żeby dać inwestorom szansę na funkcjonowanie, na rozwijanie się. I dużo tych planów robimy. Robimy dla obszaru całych górek, robimy dla obszaru Góry Kotarz. Czekają nas pozostałe plany i tak robimy, żeby rzeczywiście ta gmina miała możliwość przyciągnięcia inwestorów dla naszej gminy. To wszystko się musi wokół tej infrastruktury turystycznej odbywać. Wiemy, że Beskidzkie Centrum Narciarstwa, o którym już wspomniałem, na etapie prac badawczo-rozwojowych jest tutaj bardzo dobra współpraca z grupą roboczą, z inwestorem, który przygotowuje się do, robiąc wszystkie badania geologiczne, środowiskowe, inwentaryzacyjne, no bo musi to być przygotowane zgodnie z przepisami prawa. Nie możemy tutaj pójść na skróty, dlatego że oczekiwania ze strony i ministerstwa, no i wszystkich tych, którzy mają korzystać z tego, no musi być bardzo bezpieczne i profesjonalne. Jako gmina w tej chwili jesteśmy na ostatnim etapie uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego dla tej inwestycji. Złożyliśmy wniosek leśny, czeka nas debata publiczna, konsultacje tak zwane w ramach tego programu, jakby tutaj rzeczywiście trafić na życzliwość ludzi, tych, których jeszcze trzeba przekonać, to myślę, że w połowie roku jesteśmy przekazać inwestorowi plan zagospodarowania przestrzennego. No i myślę, że wykorzystanie części, małej części naszej gminy, bo pokrycie naszej gminy 60% lasów, to jest przestrzeń, prawda? My ingerujemy w niewielką część przy tej inwestycji, bazując na miejscach, gdzie te wyciągi były narciarskie, gdzie turyści przyjeżdżają i chcą skorzystać, żeby nie musieli korzystać z Wisły, Ustronia czy Szczyrku. Logistycznie jesteśmy bardzo blisko Śląska. Musimy to wykorzystać, dlatego patrzenie na to Beskidzkie Centrum Narciarstwa, ale tak jak wspomniałem, w kontekście całorocznym tam na dzień dzisiejszy mamy omapowanych 10 tras rowerowych, ale chcemy je dopasować, żeby nie tylko rowery górskie, nie tylko zawodowcy, ale też ta turystyka rowerowa rodzinna mogła tutaj z nami zafunkcjonować. Mamy taki duży potencjał i chcemy to wykorzystać. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem był wójt gminy Brenna Jerzy Pilch.